Pan Piotr Gulczyński jest człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym. Posiada duży talent aktorski, przez co wielu ludzi z nim przebywających nie potrafi rozpoznać, kiedy sobie żartuje, a kiedy jest w pełni poważny. W grupie często pełni rolę lidera. Z łatwością zjednuje sobie ludzi, mimo że o ich przychylność nie zabiega. Niechętnie prosi o pomoc innych, bo nie lubi zobowiązań. W sytuacjach trudnych potrafi chytrze znaleźć takie wyjście, które zapewnia mu lądowanie na cztery łapy. A tak kompletnie nic. Zawsze w człowieku znajdziesz chyba coś pięknego. No właśnie, jak nie oczy, to włosy, jak nie włosy, to usta, jak nie to, to nogi, ale albo coś tam. Ale się nie podoba ci nic kompletnie. Oj Boże, to by był chyba monstrum jakieś. Monstrum właśnie mi się podoba. Zawsze jest ktoś, co ma coś, co cały czas. Pan Piotr entuzjastycznie podchodzi do wszystkich, nawet zwariowanych pomysłów. Podejmując nowe zadania, działa porywczo, czasem lekkomyślnie. Częściej kieruje się bardziej intuicją niż analizą czy syntezą zdarzeń. Ten frywolny sposób działania sprawia, iż zdarza mu się tracić kontrolę nad przebiegiem sytuacji, czego bardzo nie lubi. W sprawach istotnych z jego punktu widzenia jest bezkompromisowy. Potrafi bronić do końca podjętej przez siebie decyzji, przez co bywa postrzegany jako osoba uparta. Wielki bracie, przecież picie musi płomienie robić. No, nasze zadanie do piątku. Nie, no słusznie, no ja złamałem ten przepis, no jednak, bądź co bądź. To oddamy za picie złotą rybkę. Picie, jak wyjdziesz, to wiesz, to ten co przyjdzie, to będzie na dupę skopano na dzień dobry. Nie, no, bez jaj. Już w piżerni.